No po prostu debeściak, nie? Gdybym nie był siatkarzem, to nie wiem, kim bym był, ale podejrzewam, że też sportowcem. No nie wiem, musiałbym się zastanowić głęboko. Nie uprawiałbym zawodu, jakim jest plewienie rzodkiewki na przykład. No różne sytuacje mnie w życiu dołują. Czasami są to sportowe, czasami to są rodzinne sytuacje. I tak samo ładują mnie pozytywną energią również emocje związane zarówno z rodziną, jak i z pracą, jaką uprawiam. Koniem bym był, koniem! Jako koń wolałbym otwarte przestrzenie. Jakiś dobry recykling bym zorganizował, żeby tutaj już tych śmieci tak dużo nie było i żebyśmy mieli świadomość tego, że nasza planeta przetrwa trochę dłużej. Feniksa bym wybrał jako tatuaż, a gdzie to nie będę mówił. Jako że człowiek wychodzi się ze zwierząt, to śpię w embrionalnej. Psaki. Upota, ale wsiadłbym. Żeby mi ten facet co okręci dał spokój. Ostatniego gwizdka i po wygranej. Po przegranej tego samego gwizdka.